Wielu rodziców pyta, jak dbać o książkowy rozwój dziecka. Zaczynam od ćwiczenia umysłu i wyobraźni. Ważna jest książkowa dieta, która wzbogaca słownictwo i otwiera na nowe wyzwania. Nie zapominamy też o wcielaniu się w bohatera. A dzień kończymy oczywiście książkowo. Zadbaj o książkowy rozwój swojego dziecka. Odbierz książkę w bibliotece, bo mała książka to wielki człowiek.